Niby zima, a jednak lato i z tych pięknych, stworzonych przez Pana Boga terenów z Mauritiusa zapraszam na kwadransik ze słowem. Cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w tym dzisiejszym odcinku Kwadransika ze Słowem. Odcinek dość wyjątkowy i nietypowy, bo znajduję się na Mauritiusie, jestem po już porannej posłudze. W ogóle chcę wam dzisiaj opowiedzieć dość szaloną historię i o tym tak naprawdę dzisiaj trochę będzie, że życie z Bogiem jest szalone, niezwykłe, nie do zaplanowania i trochę ostatnie dni mi o tym też przypomniały, tak jak wspomniałem wam przed chwilą, że skończyliśmy parę godzin temu spotkanie modlitewne, dla którego tak naprawdę tu się znalazłem i przyjechałem po to, żeby dzielić się Panem Jezusem słowem i swoim świadectwem też z ludźmi, którzy tu mieszkają. Dzieliłem się słowem po angielsku z ludźmi z różnych krajów, z różnych miejsc, którzy się zgromadzili dzisiaj na nabożeństwie, na spotkaniu modlitewnym. Także było pięknie. Byliśmy lekko niewyspani. Jestem tutaj w ogóle z ojcem Marcinem Bożątkiem, ale mimo niewyspania odpoczęliśmy w Bożej obecności i widzieliśmy, jak Pan Bóg uzdrawiał, dotykał. Wierzymy, że przemieniał serca i na te owoce też będziemy czekać. No ale co, cieszę się, że mogę też tu być, bo to jest jeden z nielicznych momentów, gdzie mogę w roku też odpocząć. No i też tym wszystkim, co się dzieje w ostatnich tutaj godzinach, dniach, bo jestem tutaj dopiero w sumie drugi dzień. Pierwszy pełny będę się z wami dzielił w tym kwadransiku i chciałbym, byście otworzyli ze mną Dzieje Apostolskie, 8 rozdział od 25 do 36 wersetu. I wpadłem na ten pomysł, by podzielić się właśnie z wami tym fragmentem, a nie innym, przez to, jak cała moja podróż na Mauritius wyglądała i jak była szalona, bo była naprawdę nienormalna. Zresztą jak ktoś mnie zna i ze mną żyje, to wie, że takich historii jest pełno, gdzie ja czegoś nie dopilnuję, nie dopatrzę i potem mamy z tego niezłą przygodę. Także otwórzmy też fragment, w którym o takich przygodach jest nieco więcej i zaczniemy od 25 wersetu. Kiedy dali świadectwo i opowiedzieli słowo Pana, udali się w drogę powrotną do Jerozolimy i głosili Ewangelię w wielu wioskach samarytańskich. Wstań i idź koło południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest ona pusta, powiedział anioł pański do Filipa. A on poszedł. Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop, dworski urzędnik królowej etiopskiej, Kandaki, zarządzający całym jej skarbcem i wracał, czytając w swoim wozie proroka Izajasza. Podejdź i przyłącz się do tego wozu, powiedział duch do Filipa. Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza i zapytał, rozumiesz, co czytasz? A tamten odpowiedział, jakżeż mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni? I zaprosił Filipa, aby wsiadł i spoczął przy nim. A czytał ten urywek pisma. Prowadzą go jak owcę na rzeź, jak baranek, który milczy, gdy go strzygą. Tak on nie otwiera ust swoich. W jego uniżeniu odmówiono mu słuszności. Któż zdoła opisać ród jego? Bo jego życie zabiorą z ziemi. Proszę cię, o kim to prorok mówi? O sobie czy o kimś innym? Zapytał Filipa dworzanin. A Filip wychodząc z tego tekstu pisma opowiedział mu dobrą nowinę o Jezusie. W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę. Oto woda, powiedział dworzanin, cóż przeszkadza, abym został ochrzczony? I kazał, to jest już 38 do 40 wersetu, i kazał zatrzymać wóz i obaj, Filip i dworzanin, zeszli do wody i ochrzcił go. A kiedy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i dworzanin już nigdy go nie widział. Jechał zaś z radością swoją drogą, a Filip znalazł się w Azocie i głosił Ewangelię od miasta do miasta, aż dotarł do Cezarei. To jest fragment i to jest historia, którą wybrałem, ponieważ od zawsze, kiedy czytam ten fragment, no budzi to mój wielki podziw, gdzie widzimy, jak Filip, który głosi Ewangelię, zostaje porwany z miejsca w miejsce, zostanie przeniesiony w cudowny i nadprzyrodzony sposób do innego miejsca fizycznie. I trochę takie zwariowane tempo miałem w moim odczuciu, w ostatnich moich dniach, trochę może z innego powodu. Tu Filip był przeniesiony przez Ducha Pańskiego i był przeniesiony w cudowny sposób. Ja tego zwariowanego czasu doświadczyłem trochę z własnego niedopatrzenia i głupoty, o czym mówię.
kiedy miałem jechać tutaj na Mauritius, zresztą planowałem już tutaj, dostałem zaproszenie, żeby tu głosić słowo jakiś czas temu. Umówiłem się z ojcem Marcinem, że poleci też ze mną, bo będziemy głosić po angielsku, więc będzie też nam łatwiej, raźniej i w ogóle przyjemniej, bo się lubimy, tu przy okazji. I miałem już wszystko zaplanowane. No i tych parę dni temu, kiedy byłem rano sobie w piątek u znajomych, spędziliśmy fajny czas, odpocząłem w końcu trochę po wszystkich moich tu obowiązkach. Wchodzę o 9:30 na telefon, żeby sprawdzić, mówię, przyjadę tutaj w niedzielę, więc w niedzielę mamy chyba nabożeństwo, w ogóle o której godzinie, muszę sprawdzić, jaka jest różnica czasu. I wchodzę sobie na moją skrzynkę mailową, odpalam bilet, patrzę, a tam dzień wylotu to 6, czyli dzień, w którym to sprawdzam. A ja byłem święcie przekonany, że wylatuję 7, więc miałem w ogóle umówionego dentystę, fryzjera, wszystko miałem tam umówionego, żeby jeszcze sobie polecieć na spokojnie dzień później. A tu się okazuje, że nagle muszę zmienić wszystkie plany, że nagle ja wszystko muszę teraz dostosować do samolotu. Nie? Okazuje się, że jestem już spóźniony, jestem nieprzygotowany, nieogarnięty i tak dalej, i tak dalej. I co było śmieszne, to że wszystko w jednej chwili, śmieszne albo nieśmieszne, w jednej chwili wszystko musiałem zmienić. I miałem taką niezwykłą rozkminę, którą też z wami teraz się dzielę. Pomyślałem sobie tak, jak to w ogóle jest w życiu z Bogiem i w tej historii, bo zobaczcie, że ta historia Filipa jest niezwykłą historią. Dlaczego? Ponieważ głosi Słowo Boże i to, że głosi Słowo Boże, to go otwiera na nadprzyrodzoną rzeczywistość. Całe Dzieje Apostolskie to jest tak niezwykła księga właśnie dlatego, że to jest księga o tych, którzy niosą Słowo Boże dalej. To jest księga o tych, którzy biorą to Słowo, żyją tym Słowem i przez to, że je głoszą, otwierają się możliwości, które są po ludzku niemożliwe. To się dzieje w historii z Filipem i tak samo zaczęło dziać się w historii ze mną, bo ktoś by kiedyś powiedział, zapytał, czy się wybierzesz na Mauritius, czy się wybierzesz tutaj w to piękne miejsce. Chyba bym się nigdy tu nie wybrał, przynajmniej nie planowałem, ani nie miałbym takich możliwości. To jest kolejny kraj, do którego bierze mnie Pan Bóg, gdzie otwiera drzwi tylko dlatego, że albo aż dlatego, że mam tutaj do ogłoszenia Ewangelię, mam do przekazania Słowo Boże, mam do przekazania Jezusa, którego niosę dalej i którego chcę zanieść do tych, którzy tutaj będą, którzy tutaj są. Jesteśmy już, tak jak powiedziałem, po spotkaniu, gdzie Bóg dotykał serc, były łzy wzruszenia, były słowa prorocze do ludzi. I to jest w ogóle niezwykłe, kiedy jeszcze mówisz do nich w innym języku i nigdy ich nie znasz, a mówisz rzeczy o nich, których no, nie masz prawa wiedzieć. I Pan Bóg pokazywał dzisiaj kilka rzeczy, których nie mieliśmy prawa wiedzieć. To było poruszające i czułem się jak w domu. Mimo, że byliśmy i jesteśmy na innym w ogóle krańcu ziemi, to wszystko jest możliwe, kiedy głosimy Słowo. I te Dzieje Apostolskie się kontynuują dzisiaj przez to, że niesiemy tę samą Ewangelię, tego samego Jezusa dalej. I to jest naprawdę niezwykłe i to jest niesamowite. I tak jak Filip, i tak jak dzieje się to w moim życiu, dzieje się to w życiu każdego z nas, jeśli weźmiesz Słowo Boże i będziesz to Słowo niósł tam, gdzie idziesz, będziesz dzielił się Jezusem tam, gdzie pójdziesz, otworzą się takie możliwości, takie sytuacje, takie drzwi, które po ludzku byłyby nie do otworzenia. Bóg połączy cię z ludźmi na drugim krańcu świata, byleby tylko Ewangelia była głoszona. I chcę wam powiedzieć, to wszystko, tak jak święty Paweł można powiedzieć, to wszystko uznaję za marność, za stratę, bylebym tylko pozyskał Chrystusa. I gdybym miał tu przyjechać tylko po to, żeby tu pewnie posiedzieć, pewnie chwilę bym się zachwycił, bo jest czym, naprawdę jest przepięknie. Ale chcę wam powiedzieć, że sercem tego przyjazdu i sercem każdego naszego i mojego wyjazdu jest to, by nieść Jezusa, by być z Jezusem. Kiedy wstajemy rano, szukamy Go, kiedy idziemy spać, szukamy Jego oblicza, Jego obecności. I im więcej, powiem wam, w życiu widzę, im więcej Bóg mi daje widzieć piękna, które stworzył, krajów, pięknych plaż i tak dalej, chcę wam powiedzieć, że za każdym razem dochodzę do tego samego wniosku, że bez Jego obecności to nie dałoby szczęścia na długo. To Jego obecność robi ten wyjazd, to Jego obecność w ogóle robi wszystkie te nasze podróże i sprawia, że one są wyjątkowe i niezwykłe. I ludzi, których poznajemy, to są ludzie, którzy pragną Jezusa. I to jest naprawdę inne życie. I to jest niesamowite. A do czego dążyłem, mówiąc o tej historii z Filipem, bo pomyślałem sobie tak, jakie to jest niezwykłe, kiedy Bóg w jednym momencie zmienia wszystkie twoje plany, bo zobaczcie, Filip głosił Ewangelię, był w jednym miejscu, ochrzcił człowieka, bo poszedł tam głosić mu słowo i go ochrzcić na głos Boży. I kiedy był posłuszny temu głosowi,
nagle w pewnym momencie Bóg go wziął za fraki i postawił w zupełnie innym miejscu fizycznie, geograficznie. I Filip, jak i apostołowie, musieli być gotowi na to, by nagle nauczyć się zmieniać plany, by nagle nauczyć się zmieniać swoje pomysły, by być otwartym na to, że jutrzejszy dzień może przynieść coś, czego się nie spodziewałem wczoraj, że wszystko może się zmienić w jeden moment. I trochę miałem takie doświadczenie, właśnie kiedy się nagle rano okazało, że ja wylatuję dzisiaj. I wszystkie moje plany, wszystkie moje pomysły, wszystkie moje umówione spotkania musiałem anulować pod to jedno, pod ten jeden cel, którym był wylot. Lecimy dzisiaj, lecę dzisiaj, nie mogę tego zmienić. I pomyślałem sobie, i tak wróciłem do takiego, czy stanąłem przed Bogiem w takim miejscu, że pomyślałem sobie, a co jeśli Bóg się posłużył tą moją trochę dezorganizacją i tym moim niesprawdzeniem, żeby zadać sobie dzisiaj to pytanie, a co jeśli Bóg dzisiaj powiedziałby, to wszystko, Marcin, co robiłeś przez te lata, to wszystko, czego się nauczyłeś, co jest twoim doświadczeniem, twoim jakimś dziedzictwem, twoja wspólnota, twoje wyjazdy, twoje doświadczenie, twoje wszystko. Co jeśli dzisiaj Bóg powie, to wszystko było tylko przygotowaniem, to wszystko było tylko takim momentem, żebyś doszedł do tego, do czego dzisiaj cię zapraszam. I dzisiaj Bóg by powiedział, zmieniamy plan, wylatujesz, wyjeżdżasz, twoje wszystkie plany, wizje, pomysły, które miałeś do tej pory, to jest cień, bo Bóg dzisiaj mówi bardzo wyraźnie, zabieram cię z tego miejsca w to miejsce, biorę cię dzisiaj zupełnie w inne miejsce na świecie, żebyś tu był, żebyś tu został, żebyś tutaj mi służył. Co jeśli Bóg by dzisiaj dał takie słowo? I powiem szczerze, ten wyjazd i dał mi taką myśl, nie? Wrzucił mi myśl do głowy, a co jeśli Bóg jedynie przygotowuje mnie do czegoś. Co jeśli Bóg ciebie przygotowuje do czegoś? I to wszystko, co myślałeś, że już sobie ułożyłeś życie, że już sobie ułożyłeś to wszystko, co się w twoim życiu wydarza, że no nie wiem, teraz to, czego się nauczyłeś, zapracowałeś i tak dalej, i tak dalej. Co jeśli to jest tylko przygotowanie do czegoś, co nadejdzie jutro? To jest pytanie, które chcę postawić wam i sobie. Fascynujące pytanie, zdumiewające pytanie, bo mam wrażenie, że my z czasem w naszym życiu i w ogóle w życiu z Bogiem się tak potrafimy usadzić, urządzić i poczuć pewnie, i poczuć, że wszystko już jest w naszych rękach, w garści. Już Boga poznałem, już poznałem Jego sposoby działania, już poznałem, w jaki sposób On przychodzi, jak do mnie mówi, w jaki sposób On działa w moim życiu, że tak naprawdę niczego już się nie muszę uczyć. A Bóg dzisiaj przychodzi i mówi, bądź gotowy na nowe, bądź gotowy na niespodziankę, bądź gotowy na to, co przed tobą, bądź gotowy na życie, które dopiero się zacznie. I chciałbym was zostawić dzisiaj z takim pytaniem, co jeśli Bóg chciałby zmienić wszystko od jutrzejszego dnia w twoim życiu? A co jeśli przyjdzie dzisiaj, bo spodziewałeś się, że zmieni od jutra, a przyjdzie dzisiaj? Czy jesteś gotowy? Czy jesteś gotowy zostawić spotkania, relacje, rzeczy, które masz, jeśli Bóg cię o nie poprosi? Czy jesteś gotowy, by powiedzieć tak? I Duchu Święty, chcę cię dzisiaj zaprosić, żebyś przyszedł do nas i żebyś przyszedł z taką gotowością w sercu, że tak, Panie, jestem gotowy na twoje działanie, tak, Panie, jestem gotowy dzisiaj na to, żebyś przyszedł, żebyś działał, żebyś wziął mnie tam, gdzie chcesz. Nawet jeśli to wymaga zakończenia rzeczy, które myślałem, że dopiero się rozwijają. Nawet jeśli to wymaga zmiany planów. Chcę ci dzisiaj powiedzieć tak, na wszystko, co czynisz i we wszystkim, co chcesz do mnie dzisiaj powiedzieć. Zapraszamy cię, Duchu Święty. Uczyń w nas to wszystko, co sam chcesz uczynić. Działaj z mocą. Przychodź z wielką siłą i łaską i dokonuj rzeczy, których tylko ty możesz dokonywać. O to cię prosimy, o to wołamy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Niech tak będzie, kochani. Módlcie się za mnie, ja modlę się za was. Niech Duch Święty nas prowadzi, gdziekolwiek jesteśmy. Może jeszcze uda mi się coś nagrać z tych pięknych tutaj, fajnych warunków, żebyście poczuli w zimę, że gdzieś na świecie jest lato. A ja was pozdrawiam, modlę się o was i do szybkiego zobaczenia z Panem Bogiem. Pa, pa.